Na 8 września postanowiłam przygotować projekt alicjowy, wrócić do historii, do naszych korzeni. Alicja była bez wątpienia jedną z największych przygód, jaką miałam tutaj w naszej szkole. To była po prostu największym projektem i wiedziałam, że na pewno na 10-lecie będę odtwarzała kilka choreografii właśnie z Alicji w Kwidzynie Czarów. No i pierwsza na tapetę poszła ostatnia choreografia, finałowa, w której cztery osobowości Alicji, bo w naszej wersji Alicji mamy aż cztery osobowości, cztery Alicje. Te cztery osobowości łączą się w jedną. Jest to bardzo znaczący moment w całym spektaklu, kiedy Alicja dojrzewa i staje się sobą w pełni, jakby łączy swoje cztery charaktery, cztery osobowości i no i po prostu wie już, kim jest. Więc jest to dla niej odkrycie i dojrzałość taka, no. Czy to jest trochę o tancerze? W związku z tym? Żeby się dowiedzieć, kim się jest? I na scenie, i technicznie, no to dotyczy każdego z nas, nie tylko tancerzy. Każdy z nas przechodzi etap dojrzewania, każdy z nas przechodzi etap bycia dzieckiem i odkrywania siebie. Więc no, Lewis Carroll poruszył temat, który dotyczy nas wszystkich. I niby w bajeczce ukryty jest bardzo głęboki sens. Dlatego fajnie, że w ogóle wzięliśmy na tapetę tą Alicję, dzięki Wiktor. Bo to było głębokie po prostu. Hashtag so deep. So deep. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jak rozpoczęliśmy pracę teraz, po tych 4 latach, czy nawet 5, nie jestem pewna, kiedy była Alicja, jak teraz wróciłam do tej choreografii, włączyłam pierwszy raz muzykę, to w ogóle miałam ciary. I one wszystkie miały ciary, one wszystkie widziały to nagranie. Żadna z nich nie tańczyła tego na scenie, ale wszystkie obejrzały nagranie, część z nich nawet była na spektaklu na żywo. Więc no, myślę, że to jest dla nich też coś, to jest wielkie wow, że mogą wziąć w tym udział. Bo widziały wcześniej, jak starsze koleżanki tam wymiatają na scenie i mówiły, wow, ja też tak chcę. No i teraz one to robią, więc super. A myślę, że nasz główny skład ma całkiem naprawdę dobre predyspozycje. Ja już jestem też innym trenerem niż 4 lata temu i widzę po moich tancerzach, że mają coraz lepszą technikę, coraz większą świadomość ciała. No, mega się cieszę, że widać ten progres. Także podejrzewam, że może być tak, że ten pokaz wypadnie nawet lepiej niż oryginał. Z miłością do moich starych Alicji, bo byłyście super, ale po prostu mówię, że ja jestem na innym etapie i widzę, że w inny sposób przekazuję wiedzę. Więc dziewczyny mają naprawdę spoko technikę. Kurde, bardzo nieskromnie to zabrzmiało, bo to nie jest wszystko, nie wszystko ode mnie zależy. One po prostu bardzo ciężko pracują, jak tutaj Julia, Aneta, one już tyle czasu ze mną są. Szczególnie Aneta, bo bardzo długo już z nami tańczy i po prostu lata praktyki robią swoje. Julka z kolei jest z nami krótko, ale po prostu chodzi na wszystkie możliwe warsztaty, bierze wszystkie możliwe lekcje, więc dla niej ten jej staż to trzeba mnożyć razy 5 po prostu. Także ona już ma no 10-letni staż, lekko. Tak samo Zuzia jest z nami troszeczkę krócej, ale też bierze wszystkie warsztaty, chodzi na wszystkie lekcje w naszej szkole, więc no to widać po prostu, zobaczycie sami. Tak, zachęcam gorąco i czekam. Tutaj grupa cała się pojawia i ja was pytam, no nad czym pracujecie i jakie są tego efekty? To jest druga próba? Tak, Alicja 4, 1. W ogóle to mnie fascynuje, że rozmnożyły się. Jest 12 Alicji w tej chwili. Mamy 12 osobowości. Nie więcej w ogóle, no. Wow. To jak wam idzie? Bardzo dobrze. Dobrze. Tylko troszkę denerwujemy naszą trenerkę, niestety. Trochę ją stresujemy. I staramy się, żeby tak nie było, bo to piękności szkodzi. No. Nie, piękności nic nie szkodzi. No, może się denerwować. Nie, no w ogóle to pytanie, jak wam idzie, to powinno być zadane do mnie, bo one nie wiadomo, że będą kłamać. Jak mi idzie? Bardzo dobrze.
zapraszam na występ czterech Alicji, czterech nowych Alicji. Upewnijcie się, że siedzicie, bo padniecie z wrażenia. Zapraszam!